Jest to właściwie najmłodsza impreza własna galerii, czyli impreza, która została tutaj wymyślona i tu jest realizowana. I no, gdyby nie wozownia, tej imprezy by nie było. To był pomysł Marianny Olechnickiej, ówczesnej dyrektorki, na też cykliczną imprezę Galerii Toruńskiej, prezentującej właśnie malarstwo. I to malarstwo w małej formie, bo wydawało nam się, że jest to taka ciekawa propozycja, głównie dlatego, że w ramach małej formy będzie można pokazać najszerszy obraz tego, co się aktualnie w malarstwie dzieje. No muszę powiedzieć, że z tych właśnie imprez własnych ta jest najbardziej popularna i cieszy się takim niesłabnącym zainteresowaniem i ze strony artystów, artystek, a także odbiorców. Każda edycja Triennale jest wyjątkowa. Ubiegła, 11, była wyjątkowa pod względem rekordowej ilości zgłoszeń. Tegoroczna, 12 edycja jest wyjątkowa ze względu na duży odzew studentów, którzy tłumnie wzięli udział w konkursie. I tak na wystawie spośród 206 prezentowanych prac, 1/3 są to prace studenckie. Cieszę się bardzo, że miałam możliwość zobaczenia wszystkich prac, które zostały nadesłane na konkurs. Konkurs obserwuję od kilku lat, więc dla mnie też jakby taką wartością dodatnią jest to, że zmienia się ten stosunek jakby udziału studentów w wystawie samej i też nieprofesjonalnych artystów, którzy są zapraszani i biorą udział w tej wystawie finalnej. Na pewno wśród prac, które można zobaczyć w wozowni, jest dużo właśnie prac, które odwołują się gdzieś do klasycznego malarstwa. Mniej jest abstrakcji, co mnie też zaskoczyło, bo wydawało mi się, że być może jakby ten mały format będzie służył właśnie temu, żeby iść w stronę jakiejś abstrakcyjnej formy. Dosyć trudny wybór. Myślę, że tych prac naprawdę było mnóstwo. One też między sobą bardzo mocno działały i ten układ, kiedy po pierwszym właściwie takich werdyktach została odrzucana część prac i jeszcze raz mogliśmy je zobaczyć, to był taki moment, że wiele prac na nowo można było obejrzeć, bo one jakby właśnie w konfrontacji z innymi pracami nabierały albo siły, albo słabły, więc to też jest dosyć ciekawa taka sytuacja, która pojawia się w przypadku konkursu. Obraz mały musi mieć dużo większe napięcie niż ten duży. Wewnętrzną moc oddziaływania, żeby przyciągnął, żeby zwrócił na siebie uwagę. To są prace z cyklu, nad którym pracuję już od kilku lat, w zasadzie od dyplomu, więc przeszło 11. To jest cykl, który do mnie co jakiś czas powraca. No i tematem jest człowiek. Człowiek zanurzony w świetle, człowiek, który się z tego światła wyłania, czy właśnie zanika w cieniu, jest na takiej granicy bycia, niebycia, obecności, takiej chwilowości, więc na pewno też te prace mają taki wydźwięk egzystencjalny. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś aspekt współczesności, czy wydarzeń, z którymi aktualnie się mierzymy, to chyba nie koncentrowałem się na tym. Staram się, żeby malarstwo, które uprawiam, dotykało takich tematów uniwersalnych, więc jeżeli ktoś jest czy widzi takie problemy w tych pracach, czy odczytuje je w taki sposób, jak najbardziej myślę, że może odnaleźć to, czego chce. Pomysł na pracę wziął się stąd, że musiałem na jedną z pracowni na mojej akademii wykonać co najmniej jedną pracę na dowolny konkurs, więc szukając jakiegoś takiego, który by mnie faktycznie zainteresował, trafiłem na Triennale Małych Form Malarskich. Wydawało mi się, że każdy będzie chciał podejść do narzuconych reguł gry w jakiś oryginalny sposób. To też stwierdziłem, że
nie mogę od nich odstawać i moja praca będzie musiała mieć dosyć unikatowy format. To jest wyszło 2 cm na 3 metry, więc idealnie mieści się w tych 600 cm kwadratowych. Nagrodę tą praca otrzymała przede wszystkim za odwagę. Artysta dostał za odwagę, za ten eksperyment formalny i za to, że w ten eksperyment formalny jest wpisana opowieść. A opowieść zawarta w tej pracy jest taka, że opracowany przez Karla Schillego w XVIII wieku zielony pigment był w tym czasie bardzo popularny. Po latach w sumie okazało się, że jest on trujący. Powoduje poważne choroby, może być też przyczyną śmierci, gdyż w tym pigmencie zawarty jest arszenik i ołów. W swojej twórczości nawiązuje głównie do malarstwa średniowiecznego i renesansowego. Takim malarzem, który zainspirował dwa z tych trzech obrazów, jest Paolo Uccello. Obrazy mogą wydawać się nieco drastyczne z powodu czasów, w jakich żyjemy tak naprawdę. Oprócz inspiracji, o których powiedziałem wcześniej, staram się też nawiązywać do jakichś wydarzeń ze współczesności, coś, co mnie interesuje, w jakiś sposób dotyka. No i staram się połączyć poprzez dialog z kulturą europejską, głównie za pomocą jakichś tropów, takich historyczno-sztucznych, po prostu tą tradycję połączyć z tym, co mnie interesuje i po prostu jakoś staram się o czymś opowiedzieć, szczególnie w kompozycjach większych, ale też i w tych mniejszych. Tegoroczne Triennale w ogóle pokazuje jakby taki powrót do malarstwa warsztatowego i to dobrze wykonanego malarstwa warsztatowego. Jeżeli miałabym powiedzieć, co odróżnia tegoroczną edycję od poprzednich, to naprawdę bardzo duża liczba bardzo dobrych prac. Także nawet miałam takie pretensje do jury, że tyle prac zostało odrzuconych, bo naprawdę poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. I bardzo dużo malarstwa realistycznego, malarstwa portretowego, pejzażowego, scenek rodzajowych. I nie ma czegoś, co było w poprzednich edycjach, dość często się pojawiało, to znaczy takich udziwnień, takich próby właśnie wyjścia poza malarstwo. Tutaj nie, mamy rzetelny obraz, portret, pejzaż, bardzo ciekawe. I to wśród młodych ludzi.